Siema wszystkim, witam w nowym filmie. Dzisiaj po bardzo długiej przerwie YouTube'owej, już narzekałem. Ty, to jest nawet niedawno, zobacz, 3 lata. Myślę, że kurczę, miało być filmy codziennie i tak dalej, ale jestem. Wracamy do regularnych filmów, więc jutro też będzie film o 16 na kanale, więc wbijajcie, teraz już prawie codziennie będą filmy. Ale dzisiaj czekaliście długo na to, więc... Partiatics! Ej, jest. Macie Instagram tutaj, jakbyście chcieli followować. Ja, Biciu. I co? Tak w wielkim skrócie, też wytłumaczę wam, czemu nie było filmów, ale będziemy odpowiadać na wszystkie wasze pytania związane z nami dzisiaj. Ale w dużym skrócie, pierwszym, no jak wiecie, zawsze miałem problemy zdrowotne i trochę ostatnio były większe, byłem w szpitalu, Agata była ze mną przez wszystko. I... Lepiej wyglądała kiedyś niż teraz? Chyba ta. Mi pomagała i... Stiu nie wie na tym filmie, no. On nie wie. Na razie przeżyłem. Przeżyłeś to, że ci pomagało. No, dzięki Agacie teraz jestem jeszcze Still tutaj przed. Wróciłem trochę szybciej niż miałem wrócić, ale też chciałem podziękować wszystkim, którzy w ogóle w moim życiu też pomagali ze zdrowiem i z wszystkim. Jakie operacje miała? To jest nowe? Nie, to stare, 3 lata. Więc no, 3 lata to ma. Zaczynamy, mamy pierwsze pytania. Dobra, i w ogóle Agata chciała nagrać filmik bardzo, ten, że idziemy do galerii i kupuje wszystko, co dotknie. Więc jakbyście chcieli... Co? Zaczynamy? Zaczynamy, mamy pierwsze pytania. Dobra, i w ogóle Agata chciała nagrać filmik bardzo, ten, że idziemy do galerii i kupuje wszystko, co dotknie. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ty... Jak on nie wie? Czemu on nie wie? Stiu zaspoilerował. Stiu kupił galerię. Nie, Stiu zaspoilerował związek przez przypadek, nie wiedząc o tym. Więc jakbyście chcieli, to jak będzie dużo łapek pod filmem, nie wiem. Pierwszy raz Agaty, to możecie zostawić bardzo dużo. A wiecie, że ona teraz to liczy, będzie... kto zarabia więcej, Stiu czy piłkarz? Spójrz na minę. Taka mina jest właśnie uczniów na matematyce, zobacz. Dużo łapek pod filmem, nie wiem. Widać, nie? To... Widzisz te wzory w głowie skróconego mnożenia? Widać, nie? Możecie zostawić bardzo dużo. Liczy, kto więcej zarabia. Bardzo dużo. Niech montażysta zdecyduje, ile to będzie, może się pojawić na ekranie, obojętnie. Jak będzie tyle, co montażysta stwierdził, że ma być, to nagramy film, że idziemy do galerii już za niedługo. I też z Julką miałem to nagrać, więc może będą dwa takie filmy. Dobra, dlaczego nie chciałeś pokazać dziewczyny wcześniej? Agata się nie chciała pokazać wcześniej, bo zawsze była bez makijażu. Nie, naprawdę. No czasami tak było. Nie chciała się pokazać. Słuchajcie, ja się martwię z każdą osobą, którą poznaję, że ta osoba chce się ze mną zadawać i wykorzystać to, że ich oznaczam na Instagramie, żeby się wybić, żeby zarobić. Ona teraz stara się jak może poker face zachować. Stara się, walczy z każdym mikromięściem w twarzy. Robić pieniądze albo zdobyć sławę. A mimo wszystko nie chciałem przestawać dodawać jakieś Insta stories i tak dalej, żeby, no bo praktycznie cały czas byłem z Agatą. Więc dodawałem po czasie, żeby trochę Agaty sprawić. Patrz, lekki uśmiech był gdzieś. Czy na fejm idzie na pieniążka. Nie, normalnie. Dobra, ile już jesteśmy my razem? 8 było 2 miesiące. A teraz jest co? 15. No to czyli... 3 miesiąc idzie. Nie, 2 miesiąc dopiero minął. Ale 3 już idzie. Gdzie idzie? Debilu. Kto zrobił ten pierwszy krok? Zależy, co to jest pierwszy krok. A co ty myślisz? Kto napisał? To ty napisałeś. Stuart napisał mi życzenia urodzinowe, a ja odpisałam spadaj, stary. I nie zrozumiał, jak widać. No, nie poddałem się. Ale pierwszy krok to jeszcze można rozumieć przez jakiś pocałunek czy coś. To ty mnie pocałowałeś. Nie, ty się tak... Ty mnie pocałowałeś! Nie, byliśmy w kinie i byłaś tak... Ty się nudziłaś, ja chciałem oglądać, a ty... Nie, ty nie rozumiałeś! Rozumiałem, rozumiałem! Polski kurde. Trudny język. Dla mnie było ciekawe, a ty ciągle idziemy i tak się... I tak mnie, i wtedy ty mnie pocałowałaś. Nie, ty mnie pocałowałeś. Ciekawa. Ile razy się całowaliście? 0, to będzie pierwszy teraz nasz pocałunek. Czy lubicie, jak ubiera się druga połówka? Agata mi kazała to ubrać. Chciałem zmienić tą bluzę przed filmem. Sorry siostro, bo siostra mi to kupiła bluzę, ale i tak nie rozumie po polsku, więc dobrze. Ja jestem tak ubrany przez Agatę. Lubisz? Stiu wykorzystał Agatę?
Zależy, ostatnio się od nim brać tak cała na czarno. Spoko. Się... Powiedziałbym na ciebie pewien S-word, ale nie mogę. Jesteś chroniony konstytucją Twitchową. Masz farta, ale mogę cię zbanować w każdej chwili. Ubierasz się w takie kolorowe, no. Ten to nie... Nie zawsze mi się to mogę podoba, cię odstrzelić. Ale podoba mi się to, że tak się wyróżniasz, nie wyglądasz tak basic. Fajna parka? No fajna. Ciekawe jak to będzie u nich za parę lat, nie? Nie wyglądasz tak basicowo, na przykład... No, ten przykład w porównaniu do wszystkich innych domowników wyglądam jak stary dziad. Wyglądasz jak taki stary dziadek, który chce się wpasować na siłę. Co? Stiu wygląda jak stary dziad? To jak ja muszę wyglądać? Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, jak Stiu wygląda jak stary dziad. Ale czy ty lubisz, czy nie powiedziałeś, czy lubisz jak ja? Dzisiaj jestem tak basicowo. No tak to teraz się... jest okej. Okay. Aha. Czy twoja dziewczyna będzie mieszkać w domu X? Nie. Nie, no, czasami jak ty tutaj będziesz, to ja nie potrafię bez Stuarta. Ja w ogóle jak z Gret? Nie się do kogo przytulać. No, no, ja tak samo. Na ja pewno tak się samo. Mocno kochają? Ile rat jest różnicy między wami, rat. Chyba że... Lat jest różnicy między wami, chyba że jesteście tego samego wieku. To jest... Dobra, strzelamy ile mają lat. Stiu ma na tym filmie 20... 25, a Fagata nie wiem ile. 21? Mega dla mnie, w sensie nie mówcie tak, to nie jest komplement, to jest mega przykro mi, że myślicie, że jestem taka stara. Jak to jest tego aha, że nie jesteś sam. Nie jestem. No, Agata ma 30 lat ogólnie. No przestań! Agata ku... Przepraszam! Co to się w ogóle włączyło? Już psuję, już telefon mi rozpadł. Już za pierwszy zamach na Stiu. Cały teraz. No. Musicie zostawić lajki, nie mam pieniążka na nowy ekran. No, ile rat różnicy między... Między nami jest... 8 lat. Co? No. To ile ma Stiu? Cześć, ona ma 20 coś. To Stiu serio ma... To Stiu ma już 30 ponad lat? Tak w dzisiejszych czasach. 8 lat. Ale w tym wieku teraz to już tak jak... Ona ma 19 tutaj? Jak dla mnie... Zacierają się te takie różnice, że nie, no, ma, nie ma. Tak jakby już, no ja nie czuję, jak spędzam z tobą czas, to bo chłopcy wolniej dojrzewają i ty jesteś, ty masz 13 lat, tak? Umysłowo. Czy będą jakieś wspólne challenge? Ja bym chciała pranki bardziej, chciałabym prankować. Niezły chyba. Prank zrobiła dla Stiu. Ja pierdzie. Tak, jakoś okropnie. Mąż z panikarzem strasznie panikuje. No, w ogóle wykryli mi też księżyczkę i... A, to super, to ja mogę dostać zawału w takiej sytuacji. Dzięki. Co wykryli? Stresująca sytuacja znaczy, bardzo. Tak, jak chcecie, że Stewart dostał zawału. Nie, Mario. Jak się z tym macie czujesz, jakieś wspólne zainteresowania? Mamy. My robimy razem serial oglądać. Coś robimy, jeść razem, gadać, no nie wiem, Stuart nie ma zainteresowań. Po prostu nie mamy wspólnych, nie, ja lubię składać modele na przykład jakichś takich kolekcjonerskich statków, takie... Jak stary dziadek, to są starowo-dziadkowe hobby. Ale dobra, ja czego się Maciuro śmiejesz z hobby mojego? Lubię sudoku, nie, sudoku zajebiste. Nie, ja w sudoku robię. Na dancingi. Na przykład, albo nie, albo ja na przykład gram... Boxel ma 40 lat? Co ty piszesz? Szachy na przykład na telefon. To stare dziadkowe, to są kto gra, to robi bo w nie ma 40, kocha 50. Czy, oglądamy razem RuPaul's Drag Race. Drag Queens po prostu. Takie serial. Taki, jak taki top model, ale lepszy, bo są śmieszniejsze. Takie no są fajniejsze, śmieszniejsze i... Nie wiem, Blagu. W ogóle... A, jeszcze czy chcielibyście taki filmik, gdzie ja przybieram Stewarta za Drag Queen? Bo jeśli nie wiecie, co jest Drag Queen, to jest... Sobie, to jest taki facet, który jakby przebiera się za taką piękną kobietę, ma bardzo... W skrócie dużo. Bo to jest cały tryb życia w ogóle i no, to jest całe, no, ja mega tego, ważne ja dla tego nich bym pomalowała to, ale Agata by chciała mnie po prostu przemalować. Nie wiem, co to jest. No. Czy chcecie mieć dzieci? Ja już mam synka, wafelka. Boże, ja nie chcę, żeby moje dzieci miały tężyczkę i inne jakieś choroby po mnie, które ciągle wychodzą, więc dobrze by było jakby... Moje dziecko ma płaską twarz i cztery łapki. Super. Ale czy chcemy tak naprawdę, tak, ja chcę, no. Ja chcę mieć dzieci. Ile chcesz mieć? Na 3, 2, 1? 3, 2, 1, 1. Ja tyle dzieci za mnie nie wyjdzie, mi się wydaje. Jest to za mała, żeby dwójkę dzieci. Kiedyś ślub. Tata.
Nie o, wyjdzie. O, właśnie przyszedł SMS, nigdy. Siódemka by wypadła na raz. Ja jestem jeszcze za młoda na ślub, ale zaręczona bym chciała być, bo jak jesteś z kimś zaręczony, to to znaczy, że już jesteście tak na poważnie, bo... No dlatego się nie zaręczyłem. Bo trudniej jest zerwać z kimś zaręczyny, niż tak po prostu zerwać, no nie, to już taka poważna. Dla mnie to samo. Czy nie chcielibyście dalej ukrywać swojego związku? To jest męczące jakby. Tak, męczące jest ciągle dodawanie emoji w twarz Agaty i nie móc pokazywać, więc jakoś się dogadaliśmy. Dogadaliśmy się razem, wspólnie jesteśmy team teraz i działamy. Ale nie jestem w teamie. Nie jest w teamie, ale my jesteśmy team, w sensie jako para, że działamy razem. Czy twoja dziewczyna myśli nad założeniem kanału? Pozdro. Pozdro. Ciekawe, czy myśli nad założeniem kanału? Ja na razie nie mam czasu i ja się na razie nie czuję, jakby Agata jest kamerą. Studiuje architekturę czasami. Czasami. Znaczy ja to bardziej widziałem tak jak Agata mi studiła, mówiła. Studiuje, ale jej się nie chce studiować. A słyszała, że pewien piłkarz zarabia dużo, ale Steel to w ogóle już szt. Potężne siano robi. Też słyszeliście? Albo wiesz, z takiego newsa? Montażową, żeby nagrać na mnie jakiś film, ale do mnie na kanał na przykład. Ja bardziej prowadzę Instagrama i tam mogę wam, nie wiem, odpowiadać na jakieś pytania czy coś. Fajne będą zdjęcia na naszych Instagramach, bo mieliśmy piękne. A, no mieliśmy różne sesje, więc będą. Co w niej najbardziej cenisz? Pozdrów 7C. Siódmą C chyba, klasę. Pozdrawiamy klasę 7C. Co w niej najbardziej cenię? To. Na razie mam do niej mega zaufanie, a dla mnie to jest... Bad ending na start. Ważne takie zaufanie. I to, że... Ale to nieźle musiała zmanipulować Steel, co? Niezła manipulatorka to jest. Albo Steel jest łatwowierny, no kto wie, co jest bardziej. To, że mi też pomagała. Nie każdy, wiesz, nie każdy chce pomagać. Motywuje mnie tak, żeby wrócić szybciej, żeby tak jakby mimo zdrowia i wiesz, ciągle badań i tak dalej, żeby pomiędzy tym właśnie teraz wrócić. A co to jest ta choroba z tężyczka? Co to jest? No, to cenię jej pozytywne nastawienie. Tak, na razie. Czy twoja girl jest z Szlesina? Tak. Tak. Od urodzenia dumny z pochodzenia. Choroba weneryczna? To jest? Dzięki FIFON 69. No jak się zdenerwuje, to może mieć zawał, no ale nie wiem, on czy on gadał głupoty czy nie, ja nie wiem co to jest. Tak, Mario. Czy nie bałeś się na początku waszej znajomości, że twoja dziewczyna leci na hajs? Jaki hajs? Nie ma pieniędzy. Agata zna mój stan aktualny konta bankowego i... Ale tak, no kurde, zawsze niestety, no prawie każdy w tym świecie teraz, w którym mieszkamy, to kurde, nie wiem czemu, ale tak ludziom zależy na tym, żeby być sławny, żeby mieć tą kasę, a to najważniejsze jest, żeby nie mieć stresu tego pieniędzy, no. Ale nie żeby zarabiać miliony, tylko żeby sobie pozwolić, tylko ale... żeby iść do kina i się nie martwić, nie takie wiem. Rzeczy, i to nadzieję, każdy może osiągnąć, jak się postara. Udowodniłam, że tak jakby jestem dlatego z tą, że cię kocham, bo jakbym była dla... Albo jesteś dobrą aktorką, myślę. Ale Steel... Coś wiedział. Naprawdę myślę, że no, będę znosić tego starego dziada, po prostu niech umrze już na ten zawał i mi przepisze. Nie podpiszę intercyzy. Ulubione zdjęcie razem. Zajęcie razem. Zajęcie razem. Znamy się, jesteśmy 2 miesiące, a od półtorej jestem praktycznie chory i ciągle ten, więc nie mieliśmy szansy. Ulubione jeszcze. Zajęcie to opiekowanie się. To ulubione zajęcie to chorowanie razem, bo ty też byłaś chora potem i leżaliśmy po prostu razem chorzy. I to jest wszystko? Nie, dalej jeszcze. Dalej. Jest od ciebie wyższa czy niższa? Ja mam 1,60 m, Stuart mam 1,70 m coś, więc jestem niższa. 1,70 m ile? 4? Ulubione zajęcie, opiekowanie się jego pieniędzmi. Co ty piszesz? Ostatnio? Prawda? Czy jest ładna? Ocencie. Jest 10 na 10, ale to fagata. Ocencie. To ile jest? Mi się podoba. Pokażcie, jak bardzo się kochacie. Ja gryzę. Masz dziewczynę czy chłopaka?
Moi drodzy, nie bez powodu oglądamy tak często RuPaula. Chyba jest dziewczyną, z tego powiedziałem. Chyba jest dziewczyną. Teraz jestem dziewczyną. O. Skąd wiedziałeś, że to z nią akurat chcesz się związać? Nie wiem, jakoś tak dawał, nie wiem. Długi czas tak jakby trochę myślałem, że nikogo nie będę miał i potem nagle mam. A ty? Że z tobą? No. Na początku dla byłaś pieniędzy. Mega dziwna. Ja miałem takie, kurde, muszę pojechać jak najszybciej do domu i chciałem stamtąd uciekać. Tak jakbyś zbliżała się do mnie na ławce i jakieś bobasy mi pokazywała. Kurde, ona jest jakaś chora psychicznie. Normalnie. Serio, takie małe zabawki dzieci wyciągała z portfelu i mówi, patrz, mały bobas. To płody bardziej. Bo myślałam, że ty też jesteś dziwny. Czekaj, pokażę wam, jak to... Chciałam cię zaimponować, myślałam, że ty też jesteś dziwny. Patrz, ja się w ogóle... Widać? Bałam, że Stuart bardzo niski jest. Takie coś. Bałam się, że bardzo niski jesteś. No nie jestem. Czemu ona dobra, to tyle na filmik, koniec. Bija się jutro o 16 kolejny film i pojutrze na kanale będziecie mogli zobaczyć to mnie. Fajna para, mam nadzieję, że będzie im dobrze w przyszłości, widzowie. Jest 2K19, zapowiada się, dobre czasy się zapowiadają. Ciekawe, co nas czeka w 2K20, widzowie, nie? Oby nas w domach nie pozamykali, bo wtedy trochę nuda będzie. Blank Beats Production. HUSARIA!